Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym narzekającym filmie i dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, co dzieje się obecnie w bitwach losowych po pojawieniu się okrętów podwodnych. I teraz tak, Wargaming zapowiedział nam, że standardem będzie, jeżeli będziemy mieli po dwa okręty podwodne na stronę, czyli to jest sytuacja dosyć popularna. W sytuacji, kiedy gracze będą musieli czekać w kolejce do bitwy dłużej chyba niż, nie pamiętam, 4 minuty, także dosyć długo, to wtedy tych okrętów podwodnych możemy mieć w drużynie maksymalnie po 4. Dołóżmy do tego na przykład jeszcze po 4 niszczyciele i dołóżmy do tego jeszcze lotniskowiec. I tradycyjnych, konwencjonalnych, takich powierzchniowych okrętów, które nie bazują na tym, że albo puszczają torpedy z niewidki, albo gdzieś tam pod wodą się czają, tak jak te paskudztwa, no to zostaje tych okrętów nie za wiele. I powiem wam szczerze, że o ile nie widziałem jeszcze sytuacji, w której byłyby takie matchmakingi, że byłyby 4 okręty podwodne, no to już tak jak tutaj mamy na przykład, to i tak jest dosyć łaskawy wybór. Mamy tylko 3 niszczyciele i 2 okręty podwodne. Mógłby być jeszcze jeden niszczyciel tutaj w to miejsce, na przykład zamiast Smoleńska i zamiast Vermonta mógłby być u czerwonych na przykład lotniskowiec. U nas podobnie. Także w sytuacji obecnej mamy tych okrętów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale mogłoby być ich 5, bo mógłby być jeszcze jeden niszczyciel, bo są tylko 3, może być 4, no i lotniskowiec. I wtedy zaczyna się robić bardzo nieprzyjemna rozgrywka, kiedy większe okręty mogą w zasadzie tylko i wyłącznie wymijać pływające z każdego kierunku torpedy. Oglądacie moją bitwę w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o okręty podwodne. No ja tymi okrętami grałem dosłownie 3, może 4 razy, stąd też nie oczekujcie tutaj widowiska wizualnego za bardzo, ale nawet coś tam tymi torpedami trafiłem. Ogarnąłem mniej więcej, że jak się zanurzamy, to nam się tutaj wyczerpuje ten pasek energii, czy tam jak to tam się nazywa. Mamy 7 minut, jeżeli jesteśmy niewykryci. Oczywiście, jeżeli jesteśmy wykryci, to ten pasek spada nam szybciej. Tu jest, pojawia się mnożnik. Mamy tutaj, znaczy to akurat jest z moda, ale tu mamy głębokość. Na głębokości 60 metrów jesteśmy niewykrywalni. I tutaj widzicie sobie, jak to wygląda. Wysrałem wszystkie możliwe torpedy. Teraz sobie wyhamuję. I będę sobie pingał płynącego Vermonta, który postanowił opuścić flankę i przenieść się na środek. Teraz tak, jeżeli pingniemy w jedno miejsce raz, to mamy możliwość trafienia. Jeżeli pingniemy w to samo miejsce dwa razy, to już nam się pojawia możliwość wsadzenia takiemu okrętowi Cytadel. Z tym, że... O, proszę bardzo. Torpedy weszły wszystkie, zrobiło się 25 tysięcy damage'u. I to jest okręt akurat amerykański. Na okręcie niemieckim mamy ten damage torped troszeczkę wyższy, a zasięg torped jest dłuższy oraz zasięg impulsu również jest dłuższy. Wiele osób, powiem wam szczerze, bardzo mocno narzeka. Ja jestem jedną z tych osób narzekających. Oczywiście dopóki trafiają się gracze tacy jak ja na okrętach podwodnych, gdzie on tam zagra raz czy dwa razy, osiągnie wyniki praktycznie żadne, no bo nie umie tym grać, no to nie jest to jeszcze na tyle szkodliwe i na takie okręty podwodne jest dosyć łatwo polować, bo wystarczy podejść na odpowiednie odległości albo zrzucać te bomby głębinowe z pokładu okrętu, albo okręt rozstrzelać, jeżeli jest wykryty, to szybciej mu się kończy ta energia, no i pozostaje jeszcze kwestia... Co tam miałem powiedzieć? A, no właśnie tego, że możemy gościa dopaść na szybko, ale jeżeli trafi się ktoś, kto będzie chciał się uczyć tym grać albo już umie, no to już się robi mniej przyjemna ta zabawa, bo jednak troszeczkę więcej czynników musimy pod uwagę wziąć. Nie dość, że tutaj, a ja cały czas w przyspieszeniu wam to pokazuję, kurczę, ale dobra, nic spektakularnego się tutaj nie dzieje. Puszczamy torpedy, pingamy i tak dalej. Grając niszczycielem czy grając krążownikiem mamy troszeczkę jednak więcej tych zadań na głowie, a wydaje mi się, że w obecnej sytuacji to, co tutaj te okręty przedstawiają, nie pasuje zupełnie do tego, co mamy w grze i w takiej formie one będą jedynie przeszkadzały tym, którzy będą chcieli konwencjonalnie sobie na zwykłych okrętach pograć, coś tam postrzelać, no bo raz, że będą utrudniały robotę, będą torpedować dubsko, a druga sprawa to jest to, że po prostu nie będzie za bardzo w co strzelać, bo tych okrętów zwykłych w bitwach będzie coraz mniej. I tutaj obejrzycie sobie za chwileczkę, jak o, już widzieliście, jak torpedy ten okręt ominęły, bo ja pinga nie trafiłem. Ale mam tu dla was przygotowane coś, co zrobił ktoś, kto umie tym, albo po prostu się mu pofarciło i taka salwa wyszła. Po prostu pokazuje to, co jesteśmy w stanie zrobić takim okrętem, jeżeli odpowiednio ustawimy tutaj nasze ostrzały. I teraz chwileczka.
Spójrzcie sobie tutaj. To jest fragmencik bitwy puszczony z Reddita. Zobaczcie sobie. Płyną sobie torpedki. Jest Hindenburg. Niespingowany. Tutaj płynie sobie salwa piękna rybek. Mamy naprawkę w przeładowaniu, bo nie wiem, przyleciał pożar, przyleciało, nie wiem, zalanie, cokolwiek, co wymagało użycia tego pingu. To im przepraszam, naprawki. Jesteśmy pingnięci. I torpedki pięknie kręcą tutaj już w kierunku okrętu. I spójrzcie, jaki będzie piękny wynik z damage'u tych torped. A trafiają, przypomnijmy, sztuki 4. No i mamy no, full HP okręt zniszczony. Tutaj widzicie moje marne próby ataku z podwody, przy czym no ja, tak jak już wam wspomniałem, nie umiem tym grać i grał tym nie będę, po prostu nie chcę. No teraz mamy dwa pingi, czy tam dwa trafienia i jest szansa na to, że cytadele wpadną w ten okręt. Oczywiście o ile ten tych impulsów nie zmarnuje, albo ja nie zrobię czegoś takiego jak teraz zrobiłem, bo ja no nie kumam tego schematu, nie? I jaki będzie wynik? Dwa trafienia. No coś tam potrafiałem, nawet jedna cytadela wyszła. Ale powiem wam szczerze, gra tym okrętem dla mnie osobiście jest niezwykle nudna, bardzo powtarzalna i no nie ma sensu, żeby taka klasa wchodziła do gry, ale jak doskonale znamy Wargaming, mamy kilka wytłumaczeń na to, że oni chcą to wprowadzić. W zasadzie to opiera się wszystko na jednym, to są pieniądze. Otóż WG poświęciło na to czas. Czas kosztuje. No i mamy od razu przejście do pieniędzy. Wzięło ludzi, którzy się nad tym zajmowali, którzy się tym zajmowali po prostu, którzy projektowali, robili, testowali jakoś tam, jak wyszło, tak widzimy. I po prostu te okręty trafiły do gry po dosyć długim czasie i po dosyć dużych inwestycjach. Także nie ma siły, żeby WG się z tego wycofało. Będziemy karmieni tymi okrętami podwodnymi, czy nam się to podoba, czy nie. A ich efektywność możemy niejednokrotnie podziwiać na bitwach losowych, gdzie gracz na okręcie podwodnym robi 200-300 300 expa w wygranej bitwie, bo po prostu nie jest w stanie nic trafić albo trafić nie umie, ale jeżeli troszeczkę się tam pofarci i jakieś te pingi wejdą sensownie, no to można troszeczkę życie ludziom uprzykrzyć. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach, co uważacie na temat tego, jak obecnie wyglądają bitwy, bo jak dla mnie to one są jeszcze bardziej kamperskie niż były, bo każdy boi się podejść bliżej, bo raz, że torpedy z DDK, dwa, że torpedy z podwodniaków, a trzy, że jeszcze samoloty z lotni. No także wszyscy siedzą z tyłu i trzymają się w kupie, żeby jakoś tam ta pelotka się wzmocniła, żeby zniwelować ryzyko trafienia przez okręty podwodne i przez torpedy, bo ktoś tam może akurat ma hydro odpalone i może coś uda mu się jakoś tam się przeżyć, coś w tej bitwie postrzelać do tych nielicznych celów, które są na powierzchni wody, a nie pod nią lub nad nią. Także powiem wam szczerze, ten gameplay jest, no taki bym powiedział, niezbyt porywający. Dopływasz, znajdujesz cel, pingasz i czekasz aż trafisz, a jak nie trafisz, to robisz to jeszcze raz to samo. Ja wiem, że można to uznać coś takiego przy każdym typie okrętu, ale no w tym wykonaniu wydaje mi się, że to jest bardzo nudne. No i tutaj będzie mój jedyny frag w tej bitwie i w zasadzie to jest ostatnie sekundy tej bitwy. Ale cytadel tutaj już nie było. Impuls neutralizowany, bo okręt użył naprawki, ale wystarczyło, żeby torpedy trafiły. Więc tak, moi drodzy, ja uważam, że te okręty totalnie tu nie pasują, nie są do niczego potrzebne i nie wpisują się w schemat gry tymi okrętami, znaczy w ogóle w całą grę. A jakie jest wasze zdanie, to zapraszam was do dyskusji w komentarzach i to będzie z mojej strony wszystko. Nie, nie i jeszcze raz nie. No ale jak będzie, to doskonale wiemy. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.